Kochani, dzisiaj chcę mówić do tych, zwłaszcza, którzy przeżywają jakiś trudny czas w swoim życiu, a w szczególności do tych, dla których to jest czas pewnego zmagania. Zmagania z czymś, co albo z czym sobie nie radzisz i wiesz, że w twoim życiu nie jest przez Boga akceptowane, albo się Bogu nie podoba, albo może zmagasz się z jakąś rzeczą, którą Bóg ci powiedział, żeby zrobić. Może zmagasz się z czymś, na co nie masz siły. Może zmagasz się z niewiarą, może z beznadzieją, może po prostu jest coś trudnego. A jeśli w twoim życiu tak nie jest, to chwała Bogu, to cudownie, ale powiem ci, to taki czas przyjdzie. To nie jest tak, że do końca życia będziemy iść i będzie wszystko usłane kwiatkami. My czasami przychodzimy do Boga, bo liczymy, że właśnie tak nasze życie będzie wyglądać, prawda? Przychodzisz, nawracasz się i mówisz, o, to teraz się skończą problemy. Mam Boga po swojej stronie. Powiem ci tak, problemy to się dopiero zaczną. Dlatego, że diabeł zacznie walczyć przeciwko tobie i całe piekło i w ogóle. I nie mówię tego, żeby straszyć diabłem ani piekłem, ale żeby uprzedzić cię o tym, że właśnie dlatego, że masz Boga, to właśnie z tego powodu masz szansę zwyciężyć. Bez Boga nie masz żadnej szansy zwyciężyć. Czy rozumiemy? Rozumiesz? I tak jest walka, i tak jest wojna. Pytanie, kto jest z tobą? Ale chciałbym zacząć od pewnego fragmentu, który bardzo mojego serca dotyka. I on mówi o tym, jaki jest Bóg. O, dziękuję, Robert. Mówi o tym, jaki jest Bóg. I to jest fragment z Księgi Izajasza, przepowiedziany czy wygłoszony przez proroka Izajasza, a potem powtórzony też przez Pana Jezusa, kiedy zaczynał swoją służbę. I to jest fragment z 42 rozdziału Księgi Izajasza. Oto mój sługa, którego popieram, mój wybrany, rozkosz mojej duszy, złożyłem na nim mego ducha. On nada narodom prawo, nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie wydostanie się na ulicę jego głos. Trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi. W imię prawdy nada prawo. Nie ustanie, nie ulegnie załamaniu, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. Nie ustanie, nie ulegnie załamaniu, w niektórych tłumaczeniach jest zniechęceniu, dopóki nie utrwali prawa na ziemi. I wiecie, ja wierzę, że Bożą wolą dla nas, doskonałą Bożą wolą dla nas jest, żebyśmy nie ulegali załamaniu, żebyśmy nie ulegali zniechęceniu i żebyśmy nie przegrali żadnej walki, którą prowadzimy z Bogiem o to, żeby Jego Królestwo było ustanowione, żeby było wzmocnione. I wiecie, chciałem zapytać, czy miałeś taki czas kiedyś, że czułeś się sfrustrowany, był przed tobą jakiś cel i go nie osiągnąłeś. Miałeś tak kiedyś? Postawiłeś sobie cel. Będę żył długo i szczęśliwie. I okazuje się, że żyjesz nieszczęśliwie i zapowiada się, że krótko na przykład. Albo, że postawiłeś sobie cel, że z tą osobą albo z tą poukładasz te relacje, nic z tego nie wychodzi. Postanowiłeś sobie, nie wiem, cokolwiek innego i to po prostu się nie dzieje. Czy miałeś tak kiedyś? Wiecie, ja miałem kiedyś taki moment, tutaj w historii tej społeczności to się wydarzyło, w tym kościele jeszcze to była całkiem inna społeczność, w sensie tym, że wielu z was tutaj nie było, tylko niektórzy byli. I to było po iluś latach, kiedy podjęliśmy tutaj pracę, kiedy walczyliśmy, naprawdę płacąc dużą cenę o to, żeby tu społeczność powstała. Ci, którzy wiedzą w jakich warunkach zaczynaliśmy, ja czasem to opowiadam, tak, zaczynaliśmy od jednego takiego pomieszczenia, się nazywało akwarium, takie przeszklony taki budynek po starym sklepie, zimno tam było, to chyba tylko Wojtek pamięta to, tak, czy ktoś jeszcze pamięta to. I wiecie, tam nawet szczury biegały po tym pomieszczeniu, po prostu to był dramat, to był dramat. I
Potem przeszliśmy do innego lokalu i to było po jakimś, znaczy to był lokal, w którym również dyskoteki się odbywały i zaczynaliśmy przed nabożeństwem od tego, że sprzątaliśmy butelki, majtki, no i inne takie różne tam rzeczy gumowe. Więc po prostu to był dramat. Potem przeszliśmy w jeszcze następne miejsce i tam również były problemy, a potem jeszcze w kolejne. I wiecie, kiedy już wydawało się po, nie wiem, po 6-7 latach, że naprawdę zaczyna to już iść, nagle zaczęło być już więcej ludzi w zborze, dołączyły się nowe osoby, było naprawdę fajnie i zachęcająco, pojawili się ludzie, którzy kwestionowali wszystko to, co na przykład ja robię jako pastor. I wiecie, to było trudne dla mnie. To było bardzo dla mnie trudne, bo wiesz, robisz coś, robisz to płacąc cenę, robisz to dla Boga, jesteś pewny, że to jest twoje powołanie, ale nagle okazuje się, że przychodzi człowiek i mówi, to wcale nie jest twoje powołanie. W ogóle to jest beznadziejne, co ty robisz. Jak ty to robisz? I ty wychodzisz, na przykład głosisz kazanie, a w pierwszym rzędzie siedzi człowiek i robi tak o... I wychodzi. I odjeżdża z piskiem opon. I tak masz nabożeństwo po nabożeństwie, po nabożeństwie. I myślisz sobie, Boże, po co ja to robię? W ogóle o co chodzi? Dlaczego tak jest? I coraz większe zniechęcenie, coraz większe. Już widzę te twarze, które tak robią teraz. Wiecie, myślisz sobie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Boże, o co tutaj chodzi? A było to chwilę po tym, jak jeszcze inni ludzie też odłączyli się od zboru, bo powiedzieli, że też po prostu to jest beznadziejnie i w ogóle ja też to wszystko źle prowadzę. Ludziom do garów zaglądam, przychodzę, się wpraszam. W ogóle kupę różnych rzeczy się dowiedziałem o sobie i oni też odeszli, a potem następni. I myślisz sobie, Boże, o co chodzi? Co ja mam zrobić? I wiecie, pamiętam, jak modliłem się wtedy, mówiłem, Boże, ja naprawdę już nie mam siły ani ochoty. Po prostu nie chce mi się tego robić. Po co mam to robić? Wiecie, na ogół, kiedy coś robimy to po to, żeby czerpać z tego satysfakcję, radość. Tak byśmy chcieli, prawda? Pracujesz i chciałbyś z tego czerpać satysfakcję. Kiedyś, wiecie, zrobiono taki eksperyment, nie wiem, czy opowiadałem wam o tym, wzięto dwie grupy drwali. Jednym drwalom dano ostre siekiery i stawkę, załóżmy, nie wiem, 10 za godzinę, a drugim dano tępe siekiery i dano stawkę 20 za godzinę. I powiedzieli, rąbcie. Oni na godziny rąbali. Zgadnijcie, którzy szybciej odeszli z pracy. Ci, którzy mieli tępe siekiery. Chociaż dwa razy więcej zarabiali, ale nie widzieli efektów swojego działania. My lubimy widzieć efekt swojego działania. Wiecie, kaznodzieja Salomon mówi, że długotrwałe oczekiwanie jest piołunem dla duszy. Jest piołunem dla duszy, jest goryczą dla serca. I my nie chcemy oczekiwać, my nie godzimy się często z tym. Walczymy, zmagamy się, idziemy z Bogiem, ale z drugiej strony cały czas walczymy ze sobą. Czy iść dalej z Tobą, Boże, bo to po prostu... jest bez sensu. Ja staram się, walczę i nic nie działa. Wiecie, dzisiaj chciałem przypomnieć historię pewnego człowieka, który postanowił wyruszyć w podróż z Bogiem i postanowił ją kontynuować bez względu na okoliczności. I przepraszam, że zaspoileruję, ale ta historia zakończyła się dobrze, bo Bóg, widząc jego postawę, mu pobłogosławił. I ten człowiek stał się błogosławieństwem dla wielu, wielu, wielu narodów, ale musiał przejść najpierw przez bardzo trudne rzeczy i przez zmaganie z samym sobą. I mówię tutaj o Abrahamie. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, 22 rozdział. I tam jest pewna historia związana z jego życiem. Tu już jesteśmy tak w jakimś tam miejscu bardziej bliżej końca Abrahama niż początku jego drogi. Ja przypomnę tylko, jak to było z Abrahamem. Otóż Abraham był semickim, nazwijmy to, pasterzem, ale pasterzem, który był bardzo zamożnym człowiekiem. To nie był taki po prostu sobie chłystek, co miał trzy kozy i jedną owcę, tylko to był człowiek, który miał
ogromny majątek i mieszkał w mieście Ur. On był jednym z takich znamienitszych mieszkańców tego miasta. I objawił mu się Bóg w którymś momencie jego życia. Po prostu przemówił do niego, przemówił do jego serca. Miałeś taki moment, że Bóg przemówił do twojego serca i objawił się tobie? Jeśli nie miałeś, to wszystko przed tobą, ale jeśli miałeś, to wiesz, o czym ja mówię. I wiecie, kiedy Bóg się objawia, to na ogół nie objawia się po to, żeby nam powiedzieć, patrz, jestem, fajnie, co? I ty mówisz, no fajnie, i sobie tak żyjecie koło siebie. Nie, Bóg daje nam cele. Od razu mówi, słuchaj, ponieważ już wiesz, że jestem, to chciałbym zrobić z tobą coś. Coś, co będzie miało znaczenie, coś, co będzie cenne i coś, co przetrwa wieki, a może nawet w nieskończoność będzie trwało. I wiecie, Bóg objawia się Abrahamowi i mówi do niego, Abrahamie, wyjdź z miejsca, w którym jesteś, w którym mieszkasz i udaj się do ziemi, którą ci wskażę. I Abraham, słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, to nie był człowiek, który miał 3 kozy, zapakował je na pick-upa, wsiadł i pojechał. Tylko to był człowiek, który miał setki, a nawet tysiące owiec, kóz, wielbłądów, służby. Miał po prostu mnóstwo dobytku. Ciężko jest ruszyć się z czymś takim, prawda? Jeszcze wyjść na pustynię. Jeszcze wychodzisz, wiesz, na pustynię, ale to jest jeszcze nic. Najgorsze jest to, że ty nie wiesz, dokąd idziesz. Nie wiesz, dokąd. Po prostu wiesz, że Bóg jest z tobą, ale nie widzisz końca. Nie wiesz, co to będzie, kiedy będzie, jak to się zakończy i czy tam nawet ci się spodoba na końcu, prawda? Bóg nie powiedział od razu do Abrahama, że tam będzie super. Abraham mógł to oczywiście przewidywać, spodziewał się tego, ale musiał się oprzeć na słowie Boga. I on wychodzi. I idzie sobie z Bogiem. Abraham miał jeden problem. Jaki miał problem? Pamiętacie? Nie miał potomka, nie miał dziedzica, nie miał kogoś, kto nie tylko będzie mógł przejąć po nim ten jego majątek i to wszystko, co zdobywał Abraham przez całe życie, ale nie ma kogoś, kto jego imię przedłuży, kto jego nazwisko przedłuży na ziemi. I to jest problemem dla Abrahama. W tamtych czasach w ogóle uznawane to było bezpłodność, czy nieposiadanie dzieci było uznawane za przekleństwo. Pokazywało, że jesteś człowiekiem, który niekoniecznie Bogu się podoba, tak to nazwijmy. Abraham dostaje od Boga obietnicę. Będziesz mieć potomstwo. I to tyle potomstwa, ile gwiazd na niebie. Bóg mu mówi, spójrz na gwiazdy, spróbuj je policzyć. I Abraham mówi, nie da się. To tyle będziesz miał potomstwa. Spójrz na piasek, policz to, nie da rady. Tyle będziesz miał potomstwa. Abraham dobiega 80, jego żona dobiega 80 i nie ma dzieci. I wiecie, to jest trudna sytuacja. I chcecie zapytać, jak myślisz, jak czuł się Abraham w tamtym momencie? Wyszedł z Bogiem, szedł przez pustynię, poświęcił wszystko, zostawił wygodne miejsce w Ur, tam gdzie mieszkał, naraził się na wiele kłopotów, naraził się na niebezpieczeństwa. Jak czytamy, na przykład spotykały go tam ataki ze strony ościennych ludów, przez których ziemię przechodził. Spotkało go nawet to, że faraon przyszedł i chciał go zabić, nazwijmy to, gdyby ten mu nie oddał kobiety, która faraonowi wpadła w oko. Zgadnijcie, kto to był. Żona Abrahama. I wiecie, to było trudne. To było bardzo trudne wszystko. I on dochodzi do tej pustyni, do brzegu morza, gdzie jest piasek i gdzie jest to niebo do tej chwili. Dlaczego on tam się znajduje, słuchajcie? Jak myślicie? Dlaczego dostaje tą obietnicę? Powiem ci dlaczego. Bo uwierzył Bogu. Bo oparł się na Bożym Słowie, dlatego mógł w ogóle do tamtego miejsca dojść. Ja mówię o tym na razie tylko po to, żeby zaznaczyć pewien kontekst tej historii. Więc Bóg daje Abrahamowi obietnicę. I później Abraham dalej kroczy, dalej doświadcza różnych przeciwności. Również Pan jest z nimi, mu błogosławi. To nie jest tak tylko, że Abraham ciągle ma pod górę. Różnie bywa, jak to w życiu. Ale wiecie co? Ale nikt się nie rodzi. Normalnie nie ma, nic się nie dzieje. Abraham czeka rok, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, 25. Nadal nikt się nie rodzi. I wiecie co? Po prostu w
tym miejscu większość z nas by zwątpiła. Ja nie wiem jak wy. Moja żona ma stówę już, nadal jest bezpłodna, a ja mam obietnicę, że będę miał wiele, wiele potomstwa. Powiem ci, to jest trudna sytuacja. Tutaj już naprawdę trzeba stanąć w wierze. Zgodzisz się? Czy masz takie momenty, że już nie widzisz rozwiązania? Myślisz sobie, no tutaj już się kończą wszelkie możliwości, wszelka nadzieja. Powiem ci, to tutaj dopiero Bóg może zacząć działać. Wiecie, Bóg coś robi. Nie będę wam streszczał całej historii, tam to też jest skomplikowane, zresztą większość z was zna tą historię, ale dzieje się tak, że wreszcie Sara, prawie stuletnia kobieta, zachodzi w ciążę i rodzi syna Abrahamowi, upragnionego syna. Nazywają go Izaak. I ten Izaak sobie żyje z Abrahamem, jest radością jego serca. Osłodził mu, można powiedzieć, wszystkie dotychczasowe trudy. Abraham mówi do Boga: Boże, opłacało się jednak wyjść z tego Ur, opłacało się polegać na Twoim słowie, opłacało się dojść aż do tego miejsca. Te wszystkie trudy były tego warte. To był taki szczyt możliwości, pik Abrahama, można powiedzieć. Było super. Miałeś też w życiu taki moment, że było super? I wiecie co? I w tym momencie następuje coś, co kompletnie rozwala Abrahama. I wszystko, co Abraham wiedział nawet na temat Boga i wszystko, co sobie wyobrażał na temat Boga i wszystko, co myślał o Bogu. Co Abraham wiedział i myślał o Bogu? Powiem ci, to, że Bóg chce mu błogosławić. To, że Bóg jest wierny. To, że Bóg dotrzymuje słowa. To, że Bóg kocha ludzi. To, że Bóg nienawidzi bałwochwalstwa i nienawidzi ofiar, na przykład z ludzi, które składano wtedy w wielu miejscach. I wiecie, co Bóg mówi do Abrahama? Złóż mi swojego syna w ofierze. Złóż mi swojego syna w ofierze. To kompletnie rozwala Abrahama. Nie wiem, w jakim miejscu dziś ty jesteś, ale może Bóg mówi do ciebie coś, co kompletnie nie mieści się w twoich granicach tego, jak Boga znasz. Coś, co kompletnie w głowie ci się nie mieści. Mówisz, Bóg jest przecież kochający, dobry, sprawiedliwy, wierny. Dał mi tyle obietnic i po pierwsze, nie dość, że nic się nie dzieje, to po drugie jeszcze Bóg robi coś, co kompletnie, czego ja kompletnie nie rozumiem albo oczekuje ode mnie, żebym zrobił coś, czego kompletnie nie chcę zrobić. Zupełnie nie chcę zrobić. Wszystkie cząsteczki mego ciała się łapią za ręce i krzyczą nie. Może masz coś takiego. Ale wiecie co? Duchowa zasada brzmi, kiedy ruszamy z Bogiem, to On będzie nas testował w trakcie tej podróży. Wiecie z jakiego powodu? Po pierwsze, żeby nas uczyć czegoś, a po drugie, żeby sprawdzić, jakie robimy postępy, stan naszego serca, czy może nam powierzyć więcej, czy może nas poprowadzić o krok dalej, czy może pokazać nam dalszy krok naszej wędrówki i dać nam do tego swoje błogosławieństwo. I co się dzieje? Idziemy do tej pierwszej Księgi Mojżeszowej wreszcie po tym wstępie. 22 rozdział. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie. On zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Wiecie, to co mnie w tej historii uderza, to, że Abraham wstał wcześniej rano. On nie odwlekał tego. On nie czekał do zachodu słońca. On nie czekał do jutra. On nie czekał do pojutrza, tylko powiedział: Boże, jestem. A potem Bóg powiedział: zrób to i to. I on, mimo że jestem przekonany, że odczuwał nieprawdopodobny lęk w swoim sercu, postanowił być wierny Bogu dalej. Czy on się bał o to, że straci Izaaka? Jak myślicie?
Ja myślę, że tak. Wiecie, co się działo w tym czasie w jego sercu? To jest coś okropnego. Po prostu cały misterny plan, który już sobie poukładał w głowie, po prostu wydawało się, że się wali, że się składa. Już po prostu Bóg daje i Bóg zabiera. A wiecie, że kto daje i zabiera? I Abrahamowi się to nie mieściło w głowie. Ale Abraham powiedział sobie, myślę, w ten sposób. Bóg tyle razy był wierny. Będzie wierny i tym razem. I wziął syna, którego tak kochał. Wiecie, nie wiem, co ty masz w swoim życiu, co kochasz i Bóg mówi, żebyś to zostawił. Nie wiem, co ty masz albo kogo masz, kogo tak kochasz. A Bóg mówi, zrób coś innego. Albo wręcz przeciwnie. Nie rób czegoś. Nie wiem, co to jest, z czym ty się zmagasz, ale cokolwiek to jest, to chcę cię zachęcić. Nie zwlekaj z odpowiedzią na Boże wyzwanie. My czasem odwlekamy coś, czego nie chcemy zrobić, byle później, byle dalej. Miał ktoś kiedyś klasówkę z matematyki? I myślałeś sobie, trzeba się nauczyć tej matmy. Ale wiecie, ja miałem taką technikę, że odwlekałem do końca. A już minutę przed klasówką, jak trzeba było wejść do klasy, nadal oczywiście wszystko było odwleczone, wypatrywałem sobie kogoś, kto zna matematykę i próbowałem się do niego dosiąść. Różny był tego skutek, ale wiecie, generalnie zasadę miałem taką, jak coś mi nie pasowało, nie chciałem tego zrobić, to odkładałem i odkładałem i odkładałem i odkładałem. Z wieloma rzeczami w moim życiu tak było. Może w twoim jest nadal. Bóg mówi, zrób coś. Wyrusz w drogę, którą ci wskażę. Wejdź w powołanie, które ci pokazuje. Zacznij robić to, co ci pokazuje. Zacznij dawać tyle, ile ci mówię. Zacznij służyć tak, jak ci mówię. Zacznij kochać tak, jak ci mówię. Zacznij, nie wiem, cokolwiek. Ale my czasami nie chcemy, bo to po prostu cały nasz misterny plan odnośnie naszego życia rozwala. A Abraham wstał wcześniej rano. Wstał wcześniej rano, wziął syna, wziął sługi i poszedł. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali, czyli tą górę. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swego ojca, ojcze, Abraham na to, słucham cię mój synu, mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę całopalną mój synu i szli dalej razem. Wow, co za w ogóle akcja. Wiecie, ja czytając ten fragment wiele razy zastanawiałem się, jak Abraham mógł być tak perfidny w tym całym bólu, który przeżywał, jednocześnie okłamywać swoje dziecko, żeby poszło i co, poddało się pod nóż? Myślicie, że tak było? Ja nie sądzę. Ja myślę, że Abraham w głębi serca wierzył, że Bóg naprawdę kogoś innego znajdzie na ofiarę. Że Bóg znajdzie inne, zupełnie inne rozwiązanie dla tej sytuacji i nie zabierze Abrahamowi tego, co obiecał. Nie odbierze mu tego, co było dane w obietnicy. I Abraham szedł. Myślę, że on nie oszukiwał swego syna. On po prostu podzielił się ze swoim synem swoją wiarą. Swoją wiarą, swoim zaufaniem do Boga. Nic więcej. I szli sobie dalej. Ja myślę, że Abraham modlił się w tym czasie i mówił, Boże, ja nie godzę się z tym, Boże, ja nie daję rady, Boże, Ty znajdź rozwiązanie. Boże, proszę Cię coś uczyń, przynieś jakąś zmianę, nie wiem, daj coś. I idą, a nic się nie dzieje. Nie ma rozwiązania, doszli już do końca i Bóg nie odpowiada, nic się nie dzieje. I przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg. Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno.
Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Co za scena. Wiecie, Abraham nie, przepraszam, Izaak nie był chłopczykiem małym. To nie był dziesięciolatek. To już był taki, można powiedzieć, podlotek. Miał 17, 18 może lat. Wiecie, gdyby Izaak chciał uciec ojcu, to myślę, że dałby radę spokojnie to zrobić. Abraham miał ponad 100, a Izaak miał paręnaście lat. Dałby dyla i tyle by go widzieli. I to, że Abraham związał Izaaka, nie oznaczało, że on go steroryzował. Oznaczało raczej, ja tak sobie myślę o tej sytuacji, że Izaak dał mu się związać. I dał mu się położyć na tym ołtarzu. I powiem ci, to jest jeszcze gorsze, jak dla mnie. Kiedy ktoś, kogo kochasz, daje ci się krzywdzić, a ty po prostu musisz w tym uczestniczyć. To jest coś, co łamie serce. Ale ja wierzę, że do ostatniego momentu, kiedy Abraham unosił jeszcze nóż, to on modlił się i mówił: Boże, ja wierzę, że Ty uczynisz różnicę. Ja wierzę, że Ty coś zmienisz. Wierzę, że to się odwróci. Wierzę, że coś się wydarzy. Ja czekam na Twoje rozwiązanie, chociaż już go naprawdę nie widzę i nie ma na niego żadnej szansy, bo już ta ostatnia sekunda jest, kiedy muszę po prostu wbić ten nóż. I wiecie co? I Bóg zadziałał zgodnie z tym, co Abraham wiedział o Bogu. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie. Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna jedynaka. Wiecie, Abraham słyszy słowa: teraz widzę, że się boisz Boga. Wiecie, my wiele możemy deklarować w naszym życiu. Ja widziałem wiele osób, które twierdziło, że są bardzo wierzące. Widziałem wiele osób, które twierdziły, że kochają Boga. Widziałem wiele osób, które deklarowały: Boże, ja oddaję Tobie swoje życie. Widziałem wiele osób, które ślubowały przy chrzcie po prostu kroczyć z Jezusem do końca swoich dni. Ale wiecie, wielu z nich nie widzę dzisiaj tutaj i wielu z nich w ogóle nie ma jak wśród wierzących. Wiecie dlaczego? Bo kiedy przyszły trudności, to oni zrezygnowali. Wiecie, o Panu Jezusie czytamy: trzciny nadłamanej nie nadłamie, lnu tlącego nie dogasi i sam też się nie zniechęci. Sam też się nie zniechęci. To jest natura, to jest postawa, jakiej Bóg od nas oczekuje. Żebyśmy się nie zniechęcali, nawet jeżeli są trudności. Nawet jeżeli one są długotrwałe. Nawet jeżeli one są takie, że wydaje nam się, że są już ani nie do udźwignięcia, ani nie do ogarnięcia, nie do przełamania. Po prostu trzeba tutaj cudu. I modlisz się i nie widzisz. Nie widzisz Bożej odpowiedzi. Modlisz się i dalej nie widzisz Bożej odpowiedzi. Ale wiecie, ta historia toczy się dalej. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Ja jeszcze raz to przeczytam. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i złożył w ofierze zamiast swojego syna. Ja lubię tą historię. Już wiele razy prawdopodobnie w tym gronie albo w innym dzieliłem się tym. To, co jest niezwykłe w tej historii, to jest to, że kiedy Abraham wchodził na górę z tej strony i modlił się i nie widział odpowiedzi, nie widział Bożego rozwiązania, nie widział, że Bóg coś robi, to z drugiej strony baranek już został wypuszczony. On już się wspinał z drugiej strony.
Bóg widział tutaj Abrahama, jego rozterki, jego ból, ale tutaj już przygotowywał rozwiązanie. I czasem rozwiązanie nie jest widoczne, zasłania nam je góra. Ale wiecie, zwróćcie uwagę, tu się wspina Abraham z Izaakiem, niosą drewno, a tutaj lezie sobie baranek. Nie wie nawet po co. I w odpowiednim momencie Bóg robi tak, że się spotykają. Nagle przychodzi Boże rozwiązanie. Przychodzi Boża odpowiedź i przychodzi Boże rozwiązanie. Wiecie, ono Abraham je zobaczył dopiero w tym momencie, kiedy rozejrzał się wokół siebie i zobaczył baranka, ale Bóg inicjował to już wcześniej. Wiesz, chcę ci powiedzieć, ta historia bardzo do mnie przemawia, bo dokładnie tak to działa. My tak często zapominamy, że kiedy wspinamy się i nie widzimy rozwiązania, modlimy się i nie widzimy odpowiedzi i cierpimy, to Bóg już w tym czasie działa i On już przygotowuje rozwiązanie. On już odpowiada, ty tego nie widzisz, a On już odpowiada. Chociaż tego nie widzisz, chociaż tego nie czujesz, On już działa. On już działa, bo On jest wierny. Ale On oczekuje, że ty też będziesz wierny. Wiecie, zastanawiam się teraz hipotetycznie, co by było, gdyby Abraham powiedział, nie, no tego to nie zrobię. Dobra, Boże, wszystko zrobiłem, wyszedłem z Ur, zostawiłem komfort, zostawiłem wszystko, po prostu tyle dla Ciebie poświęciłem, ale tego nie zrobię, koniec. Tu niestety, trudno, nasze drogi się rozchodzą. Nie udźwignę tego. Musisz to zrozumieć, w końcu jesteś Bogiem, co nie? Jesteś miłosierny? No chyba jesteś, to zrozum i bądź miłosierny dalej. Wiecie co, myślę? Nie wiem, co Bóg by zrobił w tej sytuacji i co stałoby się z Abrahamem, ale wiem, co by się nie stało. Powiem ci, co by się nie stało. Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan widzi. Dlatego do dzisiaj mówi się, na górze Pana widać wszystko. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama. I teraz uwaga. Co by się nie wydarzyło w życiu Abrahama? Pewno nie usłyszałby takich słów. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka. Ponieważ nie odmówiłeś mi tego, co kochasz najbardziej, pozwoliłeś po prostu się rozszarpać dla mnie. Będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie, niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Wiecie, Bóg nas testuje. My piękne deklaracje umiemy składać. Boże, ja kocham ciebie. Boże, ja chcę żyć dla Ciebie. Boże, ja chcę Ci służyć. Boże, ja chcę Ci, nie wiem, tam iść z Tobą przez życie. Ale to są tylko deklaracje. Dopiero w ogniu, kiedy jesteśmy wrzuceni w ogień, ujawniają się nasze prawdziwe motywacje, prawdziwe myśli, prawdziwe uczucia do Boga, nasze decyzje i nasza cierpliwość. Wiecie, ja mam największy problem z cierpliwością w moim życiu. Nie wiem, jak wy. Ja nawet jak robię jakąś robotę, to lubię takie roboty, wybieram, które szybko widać efekt. Na przykład malowanie ścian uwielbiam. Są ludzie, którzy nie lubią malowania. A ja lubię. Wiecie czemu? Przychodzę, ciach, pach i już pomalowane stoję i się patrzę. 4 metry kwadratowe w cały dzień. Super. Wiecie, a są ludzie, którzy potrafią długo się nad czymś trudzić. Ostatnio byłem w galerii z moją żoną. W galerii Muzeum Narodowego. I tam był obraz Jana Matejki. Obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Kojarzycie coś takiego? Większy gdzieś ze 4 razy niż ta ściana. I wyobraziłem sobie Matejkę, kiedy zaczynał, przed pustym płótnem z takim małym pędzelkiem. Boże mój, Boże, uchowaj. Nie sądzę, że on podejrzewał, że do jutra skończy robotę.
Myślę, że on spodziewał się, że to potrwa trochę dłużej. Wiecie, my musimy tak samo popatrzeć na to, co Bóg robi z nami w naszym życiu. Spójrz na siebie. Bóg dał ci takie ogromne płótno. Ono jest puste. I dał ci taki malutki pędzelek. I ty stoisz. I jeszcze masz tak mało farbki. I mówisz, Boże, z czym do ludu? Co ja mogę? Gdzie? Co ja mogę zrobić z tym? Ale chcę ci powiedzieć, Bóg może. On każdemu z nas dał takie płótno. I dla każdego z nas zaplanował, że każdy z nas stworzy wielkie dzieło. Naprawdę, uwierz mi, Bóg powołał ciebie do życia, ale też powołał ciebie do życia ze sobą samym, objawił ci się, bo postanowił, abyś ty stał się po prostu artystą. Kimś, kto stworzy coś ponadczasowego, coś niewiarygodnego, coś, że będą ludzie przychodzić, patrzeć na to i będą mówić, Boże, po prostu to jest jakiś kosmos, to jest niemożliwe zrobić coś takiego. A ty będziesz mówił, tak, to jest niemożliwe, ale ja po prostu jakoś mi się udało, bo Bóg był ze mną. Bo Bóg był ze mną, uwierzyłem Bogu, zaufałem Mu i to się wydarzyło. I skończysz ten obraz, skończysz go. Nie zostawisz go w połowie, nie rzucisz w połowie pędzla i po prostu nie pójdziesz sobie. Wiecie, oglądałem taki film. Bez filmu się nie uda, co nie? Mikołajek. Oglądaliście? Mikołajek na wakacjach. Druga część, moja ulubiona. I tam jest taka sytuacja. Jest sobie pan na plaży i piękny zamek z piasku buduje. Kojarzycie tą scenę? Piękny zamek. Z dziećmi się trudzi, chciał być dobrym tatą. No i zbudował, stanął zadowolony. Dzieci też stanęły, wszyscy zadowoleni. I co nagle dzieci robią? Hurra! I się rzucają, podeptali mu ten zamek. W 3 sekundy rozwalili wszystko, co 3 godziny budował. I wiecie, on stoi taki osłupiały. Ale on się nie poddaje. Dzieci poszły się bawić, on buduje drugi zamek. Prawie już ukończył, stanął, jest zadowolony. Wiecie co? Biegną dzieci. Przebiegli mu po tym zamku. Znów gość stoi osłupiały. Ale gość się nie poddaje. Gość jest twardy. Buduje trzeci zamek. Staje. Widzi dzieci kątem oka, jak nadbiegają. Wiecie, co zrobił? Sam skoczył na ten zamek. I go, żeby dzieci nie mogły. I wiecie, my robimy tak ze swoim życiem. My robimy tak ze swoim życiem. 3 razy ci ktoś zepsuł zamek, to 4 raz już nie będzie tak, że przystąpisz do budowy, tylko sam sobie go podepczę, zobaczcie, nie będzie z tego nic. Ale to nie tak. To nie tak. Wiecie, co różniło Abrahama od tego pana? Że nie rozwalił sam sobie zamku. A chcę przypomnieć, że był na pustyni. Naprawdę miał piasku. Kto wie, może budował sobie zamki z nudów na pustyni. Ja być może bym zaczął, bo nie wiem, co na tej pustyni można robić tyle czasu. Więc on nie rozwalił sobie zamku. Może ty jesteś osobą, która dzisiaj rozwala swój zamek butami, bo już masz dosyć tego, co Bóg budował normalnie. Ja z Bogiem, ale nie będę, rozwalam to butami. Ja miałem wiele razy w swoim życiu takie pragnienie, żeby już się to skończyło. Żeby skończył się już ten wysiłek, ten ból, te rozczarowania, ta praca, to wszystko. Kolejni ludzie odeszli z kościoła, kolejny cię obgadał, kolejny cię od czci i wiary odsądził. Ale to jest pikuś. Najgorzej, że kogoś pokochałeś, a on cię porzucił. Kolejny raz i kolejny i kolejny. Myślisz sobie, Boże, czy ja jeszcze jestem w stanie kogoś pokochać? Ja już nie chcę nikogo kochać, bo kogo pokocham, to mnie porzuca. I myślisz sobie, chyba będę jak ten facet od zamku. I jak ktoś podchodzi i zaczynasz go kochać, to wiesz, co robisz? Na wszelki wypadek podepczesz to uczucie. Tak jak wiecie,
papierosa się, peta tak zwanego, gasi. I już. Ale Pan Jezus mówi, lnu tlącego nie dogaszę. Peta tlącego nie dodepczę. To Pan Jezus mówi. A ty rozwalasz dzisiaj zamek. Rozwalasz coś, co Bóg z tobą buduje. A Bóg dzisiaj chce powiedzieć, ja widzę szczęśliwe zakończenie. Widzę szczęśliwy finał tej sprawy. Widzę szczęśliwe rozwiązanie. Tylko się nie zniechęcaj. Tylko mi zaufaj. Tylko nadal bądź mi wierny. Nadal słuchaj się mnie. Nadal słuchaj się tego głosu, który mówi do ciebie w twoim sercu, tam najciszej. Nie tych wrzeszczących emocji, które mówią rzuć to wreszcie i uciekaj. A nie zapomnij zamku jeszcze rozwalić przed ucieczką. Wiecie, jeszcze raz chcę, żebyś został z tym obrazem tego malarza przed tym ogromnym płótnem i tego małego pędzelka. I może masz ochotę, jesteś już w połowie obrazu, ale ciągle coś się dzieje, ciągle nie idzie. Już myślałeś, że będzie koniec obrazu, a to dopiero połowa albo nawet 1/3 i masz ochotę po prostu wziąć i zamazać to wszystko i pójść. Ale powiem ci, możesz też cieszyć się z tego, co masz. Możesz cieszyć się z tego, co masz. Czy pamiętacie, kiedy Jaś Fasola chciał wyczyścić twarz takiego obrazu? Matka kogoś tam. I wyczyścił, tylko że mu się twarz zmyła, więc domalował ją sobie sam. Pamiętacie tą twarz? Nos, oczy. Powiem wam, nie wyglądało to tak za zbytnio dobrze. Więc, ponieważ tak, zrobił reprodukcję, wrzucił ją w muzeum, a oryginał zabrał ze sobą. I kiedy siadł sobie w Anglii już z powrotem na swoim ulubionym fotelu, to z radością patrzył na oryginał swego dzieła, który wisiał na jego ścianie. Myślę, że on docenił, że ma dobry obraz na ścianie. Widzisz, my też czasami musimy docenić. Może ta twarz nie jest za piękna, ale to nadal jest twarz twojej matki. Może nadal cierpisz, ale powiem ci, ciesz się z tego, co jest. I zaufaj Bogu, tak jak Abraham zaufał. I Bóg mówi do ciebie teraz i chcemy jeszcze raz to przeczytać. Jeszcze raz chcę to przeczytać. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan. Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił. I obficie rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie, niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Wow! Jak ja bym chciał, żeby w moim potomstwie były błogosławione wszystkie narody ziemi. Jak ja bym chciał, żeby Bóg takie słowa do mnie powiedział. Ja wierzę, że to jest przygotowane dla każdego z nas. Tylko się nie zniechęcaj. Tylko się nie poddawaj. Tylko ufaj Bogu. Tylko bądź posłuszny. Nawet jeśli to będzie kosztować, nawet jeśli to będzie boleć. Nawet jeśli będziesz się bać. Nawet jeśli to długo potrwa. Bądź posłuszny i ufaj Panu. Ufaj Panu. A wszystko skończy się tak, jak powinno. Amen, kochani. Pomodlimy się. Panie, dzisiaj stoimy przed Tobą. Ty sam jeden wiesz, w jakim kto jest w stanie, w jakim miejscu są nasze serca dzisiaj. Ty widzisz tych, którzy są dzisiaj w momencie zwątpienia, w momencie słabości. Ty widzisz tych, którzy dzisiaj stoją przed Tobą i wołają, Boże, już mam dosyć. Ja modlę się, żebyś Ty dzisiaj dotknął
naszych serc. I żebyś Ty dzisiaj wlał zachętę, żebyś Ty dzisiaj pokazał siebie jako żywego Boga. Boga, który odzywa się do nas. I Boga, który przypomina nam, że panuje nad wszystkim, że już przygotował rozwiązanie i to rozwiązanie już jest w drodze, że to rozwiązanie już nadchodzi i niech to rozwiązanie przychodzi, Panie. Niech przychodzi odpowiedź na naszą modlitwę, na pragnienie naszego serca. Panie, niech przychodzi zmiana, niech przychodzi zwycięstwo, niech przychodzi przełamanie, niech przychodzi, Panie, w Twojej realności Twoje dotknięcie. Boże, niech to przychodzi dzisiaj. Niech to przychodzi tutaj dla każdego z nas, dla wszystkich, którzy są w tym miejscu albo kiedy będą i zaczną wołać do Ciebie. Panie, spraw tylko, abyśmy okazali się wierni do końca, abyśmy okazali się wierni, nawet jeśli trzeba będzie do samego końca, nawet jeśli na sam koniec nie będziemy widzieć rozwiązania, Panie. Ale ja wierzę, że ono przyjdzie. Ja wierzę, że Ty dasz nam dokończyć ten obraz, że Ty pobłogosławisz nam obficie, że Ty nasze życie podniesiesz i Ty będziesz błogosławić przez nas innych ludzi i przez nasze potomstwo i następne pokolenia, przez to, że my dzisiaj tu będziemy wierni, a Ty też jesteś wierny. I niech chwała będzie Tobie z tego i z naszego życia i z tego, co Ty czynisz i co Ty uczynisz. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Poproszę zespół. Widzę dom, w nim otwarte drzwi, Ojciec czeka na mnie w nim. Woła mnie, wiem, że mogę wejść, ono patrzy rany me. Wiele bitew za mną jest. To czas, by ucztować w sercu mam pokój, gdy wokół wojna, na oczach moich wrogów Pan zastawia stół. To czas, by ucztować w sercu. Widzę dom, w nim otwarte drzwi, Ojciec czeka na mnie w nim. Woła mnie, wiem, że mogę wejść, On opatrzy rany me. Wiele bitew za mną jest. To czas, by ucztować w sercu mam pokój, wojna na oczach moich wrogów Pan zastawia stół. To czas, by ucztować w sercu mam pokój, gdy wokół wojna na oczach moich wrogów Pan zastawia
stawia stóp. To czas, by ucztować w sercu.